Witam. Dzisiaj w filmie pokażę, jak zrobić takie super soczyste szynki bez utraty praktycznie masy przy pędzeniu i wyszycie tej osłonki na szynkę, który pokażę w filmie, maksymalnie minimalizuje ilość benzopirenu, który może pozostać na powierzchni szynek. Także zapraszam do zobaczenia filmu i jaką tutaj osłonkę zastosowałem. Dzisiaj pokażę sposób na wędzone szynki, które będą bardziej soczyste, zawierały mniej benzopirenu i nie będą miały takiej wysuszonej skórki jak przy tradycyjnym wędzeniu. Także najpierw zacznę od tego, że szynkę po peklowaniu trzeba powiesić do ocieknięcia i potem wysuszyć tak, aby po ściśnięciu nie było, po prostu nie wyciekała woda. Także najpierw ociekamy taką szynkę i suszymy. Także mięso przeszło. Chodzi o to, aby przy ściśnięciu nie kapało wodą. No i teraz tym sposobem na soczystość szynki i co jeszcze ważne, aby nie czepiał się do niej benzopiren, można było łatwo zmyć, to zastosuję folię kolagenową. Folię należy trzymać w woreczku strunowym, najlepiej strunowym, zamkniętym, tak aby po prostu ta folia nie wysychała. Ta sama folia kolagenowa jest używana, jadalna, do nabijania parówek. Są jeszcze też sztuczne takie plastikowe poliamidowe, ale te akurat są jadalne, także to jest ta sama folia, tylko ta jest w arkuszach. Także teraz mięso owinę folią na lekki zakład. Niepotrzebną folię trzeba praktycznie od razu umieścić z powrotem w woreczku, tak aby nie wysychała i aby jej nie zamoczyć. Szynkę owiniętą w tej folii kolagenowej jadalnej będę umieszczał w siatce. Siatka taka, aby bardzo ściskała tą folię. Teraz jeszcze mięso uformuję, troszeczkę docisnę, bo akurat ten kawałek szynki jest taki specyficzny, podłużny. Na koniec podciągam folię z dwóch stron, tak aby nie była na szynce pomarszczona. Jeśli szynka jest już powiązana, jak widać, siatka, folia pod spodem, to wieszę jeszcze na około pół godziny, tak aby wilgotność przeszła z szynki do folii. Teraz jakie są zalety, to nawet teraz po aplikacji tej folii, gdy to mięso jeszcze będzie wisiało bez wędzenia, nie będzie, bardzo będzie ograniczone ocenianie się mięsa na szaro. Także już mamy jedną zaletę folii. Siatkę po wędzeniu i parzeniu można będzie zdjąć z szynki bez ryzyka oderwania się kawałków mięsa, jak to czasami jest, czasami bywa właśnie, gdy nie używamy takiej siatki. Szynka owinięta folią kolagenową jadalną, robioną ze skór wołowych. Po wędzeniu nie ma tego efektu przysuszenia takiej podwójnej skórki, że mamy po prostu część tej szynki na zewnątrz lekko przysuszoną, także zastosowanie tej folii też właśnie daje nam taki plus, że szynka jest od razu soczysta. Nie ma takiej podwójnej skórki. No i ta główna zaleta, że taka osłonka kolagenowa na pewno zapewni nam mniejszy ubytek masy podczas wędzenia, a co za tym idzie, większą soczystość szynki w porównaniu z szynką wędzoną bez osłonki. Na pewno takie szynki pokryte folią kolagenową, która ona potem się złączy z mięsem, na pewno będzie bardziej łatwo zmyć i ilość benzopirenu na pewno będzie zredukowana do minimum. Także teraz wieszam jeszcze na około pół godzinki i idzie do wędzarni. Szynka już owędzona, ale troszeczkę ją inaczej wędzę, bo nie trzeba osuszać samym żarem, bez dymu, także możemy tutaj od razu wędzić dymem zasadniczym. Temperatura to 55-60 stopni wędzenia. Wtedy właśnie folia kolagenowa zacznie się łączyć na stałe z mięsem. Tylko z taką uwagą, że trzeba troszeczkę dłużej wędzić, bo folia kolagenowa przepuszcza dym, ale stanowi w pewnym sensie utrudnienie dla przenikania dymu, także deczko więcej czasu poświęcamy na wędzenie takich szynek osłoniętych folią kolagenową. Parzenie praktycznie tak samo parzy się jak bez osłonki kolagenowej. Parzę do temperatury około 68 stopni w środku szynki, ale ważna rzecz, aby nie przekraczać 80 stopni temperatury wody,
z tego względu, że powyżej 80 stopni ta osłonka może robić się bardziej twarda. I tak szynka była sparzona i zanurzona w zimnej wodzie dla hartowania i szybkiego schłodzenia. Teraz zdejmę siatkę, a od razu pokażę właśnie, że tutaj nie ma możliwości, aby siatka przywarła do szynki przy użyciu tej folii. Siatka zdejmuje się bardzo łatwo. I teraz szynkę zmyję pod bieżącą zimną wodą, aby cząstki benzopirenu były zmyte w maksymalnej ilości. I tak szynka już jest gotowa. Tutaj bez wątpienia nie ma tej parowatości włókien mięsa. Tutaj benzopiren na pewno jest zmyty maksymalnie. I celowo użyłem taki poszarpany kawałek szynki, aby pokazać, że przykładowo tutaj, gdy mamy właśnie te takie połączenia szarpanego mięsa, tutaj folia, to nie jest folia termokurczliwa, ona tu po prostu, jak widać, odstaje. Także ta folia kolagenowa nie ma takiej właściwości, że pod wpływem temperatury po prostu ułoży się do kształtu mięsa. No i teraz przykroimy szynkę na pół. Jak widać, jest to czysta osłonka kolagenowa, połączyła się, jak widać, z szynką. Teraz spróbuję jeszcze, jak ta szynka smakuje w osłonce, wędzona w osłonce. I smakuje praktycznie jak zawsze bardzo dobrze. Także osłonka kolagenowa przepuszcza składniki dymu, ale cząsteczki benzopirenu są zatrzymywane, czyli to jest taka selektywna bariera osłonka do wędlin. Taka folia powinna kosztować w normalnej cenie około 4-5 zł za metr bieżący. Folia ma, jak dobrze pamiętam, chyba 40 cm w moim przypadku. Także z takiego jednego metra zrobi się dwie takie w miarę ładne szynki o średnicy mniej więcej 13 cm. Folia kolagenowa, przynajmniej tej, której użyłem, na pewno jest grubsza, aniżeli lekko grubsza, aniżeli te osłonki doparowe, które pokazałem. Przymyśle są używane folie kolagenowe, ale po prostu w kształcie tuby, także nie są tutaj łączone na zakład, tylko po prostu balerony czy inne szynki pakowane są praktycznie tak samo jak kiełbasy czy parówki, tylko że w dużo większym kalibrze. Osłonki kolagenowe robione są ze skór wołowych, także powinno być to wszystko naturalne, ale jeśli przy tym robisz i oglądasz ten film, to możesz napisać, czy nie dodawane są jakieś składniki, które by mogły szkodzić zdrowiu. Także to by było na tyle. Cześć.